Dobra, bo ktoś prywatnie mi tutaj polecił ten oto film, dlatego też edukacja w Polsce. No, jestem ciekawy, co dziki o tym powie, ale ja podejrzewam, że tak. System pruski, większość rzeczy niepotrzebnych, że ta wiedza w życiu prawdziwym nam się nie przydaje. I ciekawe, czy wspomni o sytuacji w. Bo jeżeli będzie to poruszał. Nie? To ciekawe, czy wspomni o sytuacji z matury. No, jestem ciekaw. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, tak mnie ostatnio Dziema. naszło, że udało mi się jakimś cudem, możesz to nie uwierzyć, skończyć podstawówkę, potem gimnazjum, liceum, potem studia z tytułem magistra i takich ludzi jak ja pewnie są w tym kraju miliony, bo jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w latach 2011 do 2021 jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności. Ach, Szkopu jest taki, że wykształcenie nie jest równe inteligencji albo jak to się nazywało kompetencją, Tak? Bo to, że ktoś ma, nie wiem, wykształcenie będzie miał doktora czy coś takiego, nie będzie czyniło go wybitnym człowiekiem. Yy, mało tego, yy, w odlewni Volkswagena swego czasu yy, pracował człowiek z tytułem profesora. Dlaczego? Bo na tej odlewie zarabiał o połowę więcej niż na uczelni. Dlatego zdecydował się na tę robotę. Ale to jest zupełnie inna kwestia. Bardziej chodzi o to, że tak naprawdę to wykształcenie jest niczym innym, jak stopniem indoktrynacji. I co mam tu na myśli? Mam na myśli o tym, że od samego początku uczy się bezwarunkowego posłuszeństwa. Nawet. W szkole średniej, będąc w klasie maturalnej, słyszałem taki bardzo ciekawy tekst. Yy, nie pamiętam autora, ale on mówi coś takiego, że człowiek rodzi się inteligentny i ciekawy złożoności świata i pozostaje w tym stanie tak długo, dopóki nie pójdzie do szkoły. I na początku nie rozumiałem tego, ale gdy wyjechałem do Finlandii na studia. To przyznam szczerze, że dopiero wtedy zrozumiałem, o co tak naprawdę chodziło. Bo ja spędziłem rok na Polibudzie na politechnice. I miałem takie porównanie, jak wygląda studia w Finlandii, a jak w Polsce. Nie? I powiem, że, że te w Finlandii wyglądają o wiele lepiej. O wiele ciekawiej przede wszystkim, tak? Ale też pytałem o szkoły na nieco niższych szczeblach i okazuje się, że tam dzieciaki uczą się paru bardzo przydatnych rzeczy. Po pierwsze, że jak chcą jechać na wycieczkę, to muszą sami sobie na tę wycieczkę zarobić i szkoła udostępnia możliwość zrobienia takiego kiermaszu, gdzie się yy, własne wyroby sprzedaje i wtedy się zbiera kasę na wycieczkę. Mega zajebista rzecz. A rzecz numer dwa to to, że są jakieś takie dosyć praktyczne rzeczy, na przykład, nie wiem, gotowanie, jakieś zajęcia warsztatowe, te sprawy. Powiem szczerze, byłem mile zaskoczony słysząc coś takiego. A w Polsce? Czy widzicie swego czasu emeryta, który byłby w stanie podać budowę pantofelka? Czy w ogóle ją pamięta? Nie. A dlaczego? Bo jest to wiedza zbędna. Nasz mózg działa coś takiego, że odrzuca rzeczy, które nie są używane zbyt często, uznaje je za niepotrzebne i po prostu je w którymś momencie. Odrzuca. Dlatego ja na przykład wiedzy z biologii, przynajmniej właśnie pod tytułem budowę budowę komórki, czy jądra komórkowego, ja w zupełności tego nie pamiętam. Albo to w jaki sposób w jaki sposób tworzy się sekwencja DNA? Tego nie pamiętam. Dlaczego? bo przy mojej obecnej sytuacji nie jest to w ogóle dla mnie potrzebne. Ja udzielam korepetycji z chemii oraz z matematyki i tym się zajmuję zawodowo. Czy jest mi potrzebna do tego wiedza z biologii? No nie. Co nieco z chemii mogę kojarzyć. Na przykład jakie są te zasady azotowe, jeżeli chodzi o yy, kwas nukleinowe, tak? No ale tak to Proszę cię. Nawet politycy nie pamiętają, czym jest DNA albo jak ono się tworzy. Także no, bez nadzieja. Ale jestem ciekaw, co tu dziki powie. Hmm. I prawdopodobnie i mi, i tobie, i wszystkim innym ludziom, którzy chodzili do szkoły, tak mm -hmm. jak my, te informacje, które stamtąd wynieśli, no po prostu niesamowicie w codziennym życiu się przydają. Ja na przykład dzisiaj ja rano tak. szedłem do kuchni, żeby wziąć sobie grejpfruta i myślę, a! Co mi szkodzi? Oblicze ze człowieku, tangensa. No bo niech pierwszy rzuci kamienie. Co? Czy ty jesteś chory? Dziki, jeżeli kroisz grejfruta, pamiętaj, jeżeli nie wiesz co robić, masz policzyć deltę, żeby policzyć jak wykrzywiona będzie parabola, która odzwierciedla mm, kształt grejfruta. No i jak można popełnić taki podstawowy błąd? Jaki kurde kotanges, to się deltę, gościu, liczy. Tak propos tego, że z paromo przerabiam funkcję kwadratową. No, musiałem, przepraszam. Nie wiem, kogo codziennie rano. Odkąd skończył szkołę. Nie interesują stosunki długości dwóch trzy prostokątnych względem siebie albo jednej z nich względem przeciwprostokątnej. Myślę, no nie ma wejścia. Dzisiaj normalnie siadam i liczę. Wziąłem człowieku kartkę, długopis. Szybki rysunek obliczenia tego. Patrz, hmm. wyszło siedem Myślę. C Coś jest niehalo. Ale wiesz, już nie pamiętam trochę tego, co było w szkole. Może się pomylił. No liczę drugi, no ewidentnie drugi raz nawet wychodzi 7. Mówię! Yeah. No, bez kitu. Nie, te, co trzeba grejpfruty z warzywniaka wziąłem. I wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że coś tutaj nie gra. 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 liceum, 50 studiów, 17 lat nauki. Jakbyś ludziom sprzed 100 lat powiedział, że 17 lat spędziłeś na uczeniu się, to by stwierdzili, że masz prawdopodobnie własną rakietę, którą latasz na Marsa. No, albo wymyśliłeś machinę czasu. A tu przychodzi 23, 30 a ja człowieku wykręcam numer i mówię. Tato A jak się odpowietrza kaloryfer? No ewidentnie coś tutaj nie pasuje. Ja dopiero mając 30 lat zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że ludzie w tym kraju uczą się... Takiego ogromu rzeczy, które nigdy w życiu im się do niczego nie przydadzą. Wykonywanie bezwarunkowe poleceń. Nie masz zadawać pytań, masz być grzeczny, masz wykonywać wszystko. Zauważcie, proszę, to, że nawet dzieciaki, które wychodzą z inicjatywą, żeby nauczyć się coś ponad to, są szykanowane, a nauczyciele troszkę sobie popsoczą, ale de facto mają w dupie, nie reagują na to, nie odpowiadają na to, że ktoś tak naprawdę pomimo tego systemu jest dalej głodny wiedzy, że ktoś chce się czegoś więcej nauczyć, niż tylko to, że delta oblicza się tak, że jak mamy y, funkcję kwadratową w postaci ogólnej, to delta to jest b kwadrat minus 4ac. Tak, że niektórzy chcą wiedzieć więcej. Ale problem w tym, że szkoła tego nie zapewnia i to moim zdaniem jest celowe działanie. Są niby kółka matematyczne, są olimpiady. Jest dużo jakichś kanałów tematycznych związanych z rozwiązywaniem tych olimpiad, ale ja oglądając coś takiego traktuję bardziej jako ciekawostki. Także no błagam. Hmm? Dlaczego się tego przez dni, przez miesiące, przez lata, tylko po to, żeby potem to zapomnieć. A mało tego, że. Teraz jest na tyle presja, żeby lecić z tematem, że dzieciaki są wręcz zawalone zadaniami domowymi, sprawdzianami, kartkówkami. One nie mają czasu dla siebie i to też jest celowe działanie. Dlaczego? Bo jeżeli nie masz czasu wolnego, nie masz jak rozwijać pasji, nie masz jak rozwijać pasji, będziesz jeszcze bardziej posłuszny, bo skupisz się tylko i wyłącznie na wykonywaniu poleceń. Jak to działa? I... Pan John Rockefeller, Kurde. pierwszy miliarder Ameryki, niezwykle swoją drugą. znowu osobę, się tym, rozgaduje, się powiedział kiedyś, nie chcę narodu myślicieli, chcę narodu robotników. Dokładnie. I u nas paradoksalnie to mm, poszło bardzo podobnym torem, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to, co Jestem nam bardzo pruski. wiele dało, ale też obecnie bardzo wiele nam zawiera, to jest w polskim szkolnictwie model pruski. System ten, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Prus, z początku XIX wieku, z czasów Fryderyka Wilhelma III. To był taki gość, który chciał stworzyć mocarstwo zamieszkane przez stuprocentowo posłusznych i oddanych obywateli. Chciał mieć trochę mądrzejszych żołnierzy i urzędników, ale nie za mądrych. żeby to zrobić, trzeba było rozpinić pewien system kształcenia. Stąd też nie chodziło o pojedynczego człowieka, tylko o napędzenie masą ludzi machiny państwowej. I wymyślono system, dzięki któremu wpajano i zakorzeniano w Tobie, Zdolność do usiedzenia w jednym miejscu przez określony czas, do wykonywania powierzonych Ci zadań, do I to bezwarunkowo. Nie podważania niczego i uważnego słuchania tego, co mówicie przełożone, przełożony, czyli nauczyciel. Czyli taka jakby tresula. I tym sposobem 200 lat temu skonstruowano następujące założenia. 45-minutowe lekcje, krótkie przerwy sygnalizowane, uwaga, dzwonkiem, odgórnie narzucone przez państwo treści nauki i programy nauczania, lista obowiązkowych lektur, określone książki do nauki, czy egzaminy. I teraz zastanówmy się, czy nie widzimy podobieństwa tego modelu do tego, co jest teraz. No właśnie, widzimy i to zadziwiająco ogromne podobieństwo. W związku z czym model, który został wymyślony ponad 200 lat temu i który został do polskiego szkolnictwa wprowadzony ponad 100 lat temu wraz z obowiązkiem szkolnym po odzyskaniu polskiej podległości, on jest rdzeniem polskiej edukacji do dzisiaj. Nie ma zatem co się dziwić, że tysiące ludzi kończących dzisiaj edukację to ludzie pozbawieni własnego zdania, kreatywności czy ambicji. Ludzie podatni na manipulacje, i absolutnie posłuszni, bo po to właśnie powstał ten system. Ale świat się zmienił, stary. Na każdym skrzyżowaniu pojawili się małolaci upalający autostry wypożyczali. Powstał OnlyFans, wegańskie burgery czy banany z Ameryki Południowej, w których z reguły znajduje się jakaś a rządzący tym krajem dalej nie chcą, żebyś wiedział za dużo, zwłaszcza w kwestii pieniędzy czy rzeczy, którymi zajmują się oni. Bo jeżeli przejrzysz na oczy, to zdasz sobie sprawę ze skali pewnych zjawisk. A do tego, jeżeli będziesz człowiekiem sukcesu i będziesz miał zasoby, to staniesz się tak naprawdę konkurencją bądź też zagrożeniem. Prościej jest mieć miliony ludzi, którzy mają wiadomo co robić za keryżu, niż no ludzi którzy wiedzą jak działa świat i umieją spoglądać na różne rzeczy z innej perspektywy. Wszystko działa tak, jak miało działać, czyli tysiące ludzi złożyło podpisy pod kredytami na najbliższych 30 lat. Mimo, że nie przeczytali nawet umów, bo i takich nie rozumieli. Banki mają się świetnie. E, ludzie, którzy mają władzę i wpływy, żyją z tego, że duża część społeczeństwa dzięki takiemu, a nie innemu systemowi edukacji, dzięki kontrolowanym mediom, dzięki propagandzie, zachowuje się w bardzo łatwo, hmm. przewidywalny sposób. Przez kilkanaście lat, czy kilka, w zależności od tego, na jakim etapie makiny edukacyjnej jesteś, codziennie słuchasz po 8 godzin wykładów, w których części i tak nie rozumiesz, a większości i tak nie zapamiętasz. Musisz poświęcić wobec tego i tak jeszcze tak. na to czas w domu, tylko do tego jeszcze zadania domowe, a następnego dnia o 6-7 rano wszystko zaczyna się od nowa, więc nie do końca masz czas. Tak, wspominałem o tym, jeżeli chodzi o moją serię na temat genezy pokolenia przegrywów, ja może z, y, pokażę, o system edukacji, to jest ten materiał, jak chcecie, to możecie sobie go śmiało obejrzeć, zapraszam. Jest tam dużo właśnie takich małych niesnasek, które wydają się nieistotne, ale wbrew pozorom mają ogromne znaczenie w skali długoterminowej. Paz na to nawet, żeby odnaleźć siebie, czy stwierdzić, co ty byś chciał w przyszłości przyjąć robić, ale nie masz nawet jak i kiedy tego sprawdzić, bo nie ma na to za bardzo czasu, a nie ma na to za bardzo miejsca. Potem kończysz szkołę i tak. Podam wam taki ciekawy przykład. I to jest taka realna rzecz. Ja mam jedną uczennicę, z którą czasami jest po prostu problem, żeby umówić się na lekcję. Tak? I ja powiedziałem wprost, że jeżeli jej brakuje czasu na to, żeby przeprowadzać dwie lekcje w tygodniu, możemy sobie to zredukować do jednej lekcji w tygodniu. I wiecie, ja osobiście bym zarobił mniej, ale powiem szczerze. Każdemu swojemu uczniowi mówię wprost: że ja pomagam im wyjść z tego chorego systemu, żeby wyszli w, be, w miarę bez szwanku. Podchodzę do nich jak do człowieka, a nie jak do jakiejś stresowanej małpy. I być może dlatego, jeżeli chodzi o korepetycje, to ja się cieszę naprawdę dużym zaufaniem aczkolwiek nie ja jestem od tego żeby to ocenić to jest rzecz numer jeden a rzecz numer dwa powiem tak ja bardzo lubię przekazywać wiedzę dlatego podjąłem się korepetycji na pełen etat nie każdy to lubi nie każdy ma dryg do takich rzeczy ja ponoć mam ciężko to ocenić ale moje konto dosyć mocno chyba udowadnia że coś jest na rzeczy ale w każdym razie ta dziewczyna bardzo bardzo lubi jazdę konną do tego stopnia, że występuje w różnej maści zawodach. I powiem wam tak. Mnie by naprawdę serce zabolało, gdybym choćby zasugerował czy jakimkolwiek postępowaniem swoim dał do myślenia, że te lekcje są ważniejsze od pasji, w której naprawdę bardzo mocno się poświęca. Ta dziewczyna występuje w zawodach jeździeckich. Jakieś tam mniejsze, większe sukcesy zaczęła osiągać. To jest pasja, z, być, z której być może wyjdzie odpowiednik igi świątek. Nie wiem, mam nadzieję, że wyjdzie. Także, jeżeli będzie to słuchać, życzę Ci naprawdę powodzenia z całego serca. I nie będę. Bez względu na to, czy utracę połowę swoich zarobków czy nie, nigdy nie pozwolę na to, żeby dla takich osób, młodych, ambitnych, którzy mają pasję, którzy się rozwijają w tej pasji, żeby ją poświęcali na poczet tych dwóch godzin w tygodniu tylko i wyłącznie dlatego, żeby nauczyć się materiału, który w życiu i tak im się nie przyda. Uczę tego fakt. Ale nie oznacza to, że będę cicho, że będę inaczej, że nie będę reagować na czyjeś ambicje. Niech każdy, kto ma pasję, przede wszystkim da znać w komentarzu, jak nauczyciele do tego podchodzą, bo ja założę, że oni stwierdzą, że ich przedmiot jest najważniejszy. I to jest właśnie kardynalny błąd. naprawdę chciałbym żeby ludzie spełniali swoje ambicje żeby przede wszystkim znaleźli to w czym ch chcą się spełniać znów mi się język zaczyna plątać niestety żeby znaleźli to w czym chcą się spełniać i zaczęli się w tym spełniać już od najmłodszych lat i mogę takim osobom też pomagać w miarę swoich możliwości na razie taką możliwością jest to, żeby pomóc wyjść z tego systemu. A z tego, co ja widzę również po swoich uczniach, to szkoła ich wręcz terroryzuje. Jest coraz gorzej. Naprawdę wiele osób się załamuje. Wydają kupę kasy, czy to na psychologa, czy też właśnie na korepetycje. To nie są już przelewki, moi drodzy. Ten system to już nie jest tylko tworzenie tresowanych małpek, tylko wręcz łamanie człowieka już od samych podstaw. swoją drogą oprócz tego omówienia z Genezy pokolenia przegrywów, mam też pomysł, żeby nagrać materiał odnośnie tego w jaki sposób wyglądałby system edukacji, który stworzyłby, powiedzmy, takich lepszych ludzi, takich, powiedzmy, ludzi przyszłości. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy interesowałby Was taki materiał, bo przyznam szczerze, że bardzo by mi się taka koncepcja podobała. Jak naprawdę jesteś sparaliżowany. U wielu no. osób szkoła zabiła ducha nauki, bo na etapie, na którym byli... Nie tylko ducha nauki, ale psychikę Znaczy psychika, przepraszam. Najbardziej ciekawi świata, najbardziej płodni w kreatywność. Ktoś nad nimi stanowi powiedział, nie dyskutuj siadaj, dzisiaj się uczymy tego i tego, nie masz na to żadnego wpływu. Tak. Bo my mamy program do zrealizowania. Tak. I właśnie przez to, że ten program jest tak przeładowany, większość jest właśnie przerzucana na same dzieciaki, żeby one uczyły się we własnym zakresie, formy chociażby zadań domowych, kartkówek, sprawdzianów, które później w kalendarzu im się mnożą jak króliki. Natomiast się uczyć, jak działa świat. Jak? Oprzeć to na relacjach międzyludzkich. Jak to wszystko z sobą współpracuje? Co napędza jakie działania? Jak spojrzeć na to z innej strony? Ty masz się nauczyć, że 3 września 1791 roku uchwalenie konstytucji wyznaczyło początek monarchii konstytucyjnej we Francji. Konstytucja. Że też naprawdę chciało mu się takie rzeczy, znajdę, takie rzeczy znaleźć. Nie powiem. Very impressive. Prowadziła wtedy podział władzy między króla i parlament oraz cenzus majątkowy. Potem oczywiście przeskakujemy o 4 lata do przodu, bo wtedy 12 listopada spotkał się akurat Johan z Wolfgangiem i podpisali to taki, a taki papier. To jest niesamowicie po prostu ważne. po potem na sprawdzian, dokładnie wiesz jaki Johan, jaki Wolfgang, jaki Świstek podpisali, ale z datą, to było 12, to mi się pomyliło, Wpisałem, że 15 listopada to było. Error, zero punktów człowieku. No bo to Aha. akurat tutaj było bardzo warto, akurat te porozrzucane przez wszystkie wieki, dokładne daty są w tym momencie kluczowe. Akurat ja miałem babkę od historii, która pomimo tego, że w podręcznikach były właśnie określone dokładne daty, to ona oczekiwała, tak, oczekiwała, żeby naj żeby dawać co najwyżej miesiąc. Nie, że jakieś dokładne dni, czy coś takiego, a czasami z tym miesiące stwierdziła, że a podałeś dobrze rok, to i tak cię to uznaje, nie? Bo stwierdziła, że po prostu zapamiętywanie dokładnych dat yy, nie ma sensu to jest program. Kto będzie, kto będzie, chciał to i tak się tego douczy na archeologii. Tak powiedziała nam wprost. I to była tak naprawdę babka, której brakowało już roku do emerytury. I widać było takie podejście pod tytułem, że ma wywalony już na tę robotę. Ona chce tylko ten ostatni rok odmębnić i na i emeryturę. <laughs> tak to tak to wyglądało i mówię serio. Po prostu szok. Zamiast uczyć się o mechanizmach sposobach po to, żeby zapobiec pewnym wydarzeniom, powtórzeniu się pewnych wydarzeń w przyszłości, ty uczysz się tysięcy faktów czy skrawków informacji, które nie mają potem żadnego realnego przełożenia no. na twoje przyszłe życie. No ja nie wiem jak tobie, ale na przykład mi samemu mnóstwo razy, no to nie da się ukryć, no mnóstwo razy zdarzyła się taka sytuacja, że szedłem chodnikiem, a tu znikąd podbija do mnie zupełnie obcy człowiek i przepraszam pana bardzo! Czy szanowny pan może nie pamięta, czy bitwa pod Atlantą, która się w trakcie wojny secesyjnej odbyła 22 lipca 1864 roku, to ona się proszę pana odbyła w piątek czy w Czy bo mi się akurat wydaje, że w niedzielę. Kurde. Nie, naprawdę, szacun dla dzikiego, że chciało mu się sprawdzić takie rzeczy. I ja oczywiście wtedy z wielkim bólem i żalem odpowiadam, szanowny panie, bardzo mi przykro, ale to było akurat w piątek. No, nie da się ukryć, że ja się przygotowałem do tematu i codziennie przed wyjściem z domu sobie powtarzam na wszelki wypadek, bo to są takie ważne informacje. Tak, a ja przed wyjściem liczę deltę yy, inaczej. Nie e, liczę równanie okręgu, żeby określić e, liczę, e, równanie okręgu, żeby e, określić położenie moje położenie e, Q względem e, początku układu współrzędnych, który będzie środkiem mojego samochodu środkiem ciężkości przepraszam to, mu, to w, po prostu tak dla zabawy wyznaczam sobie wtedy równanie okręgu. Kij, że tu potrzebny jest trójwymiar, ale walisz to. <grytum> I to czytanie obowiązkowych 13, 15-17 lat, których ty w ogóle nie czujesz, nie rozumiesz, które cię zupełnie nie porywają, bo były napisane w zupełnie innych czasach, przez które po prostu musisz przebrnąć dla zasady. Hmm, co prawda są osoby, które jakby to ująć, y, które lubują się w tego typu y, treściach, tego typu tego typu języku, bo na przykład taki pan Tadeusz jest bardzo ciężki do czytania. Ale na przykład ekranizacja Andrzeja Wajdy jest filmem naprawdę niezwykłym. Serio, nie lubię lektur szkolnych, ale ekranizację to oglądałem bardzo chętnie. Mega przyjemno w odbiorze. Jeżeli będą ją puszczać w telewizji, to ja sobie chętnie obejrzę pana Tadeusza jeszcze raz. Chociażby ze względu na to, że Bogusław Linda czy Michał Żebrowski naprawdę odwalili tam mega zajebistą robotę. Polecam. Wiele lektur skutecznie zniechęca, zamiast zainteresować. Prawda jest taka, że nie musisz znać dokładnej treści pana Tadeusza, żeby poradzić sobie potem w życiu. No, nie musisz znać. Jest to na I wątpię, żeby ktokolwiek ją pamiętał. Tu jest taka ciężka do czytania lektura... Że nie wiem, kto wpadł na to, żeby czytać to w mordę w szkole podstawowej. Znaczy, u mnie to było gimnazjum, ale szkoła podstawowa teraz obecnie. Kto to wymyślił? Cegła, którą tak ciężko się czyta, że w przeciągu godziny przeczytasz co najwyżej 20-30 stron. I to ktoś, jak naprawdę, potrafi w miarę dobrze czytać, bo jest to tak, bo jest to tak cięż, ciężkim językiem napisane. Nie no, dobra, może trochę przesadziłem, ale. Czyta się to naprawdę niekomfortowo? Tak, ktoś ma to zapamiętać, jeżeli jest to dla umysłu odbierane jako tortury. Tak? Ale warto ją znać. Tylko może z trochę innych przyczyn, z innych pobudek. Dlatego, jeżeli będziecie. Teraz mówię tu do każdego, kto jest jeszcze tam w wieku szkolnym i będzie miał to jako lekturę pana Tadeusza. Obejrzyjcie ekranizację Wajdy. Jest naprawdę świetnie odwzorowana, bo niestety ale musiałem poznać treść pana Tadeusza, która później po maturze mi kompletnie wyleciała z głowy. Jest świetnie odwzorowana. Taką ciekawostkę wam zapadam na temat mojej matury. Otóż tematem ustnej matury, bo wcześniej było zrobienie prezentacji, nie to co teraz, że się tam chyba losuje pytania albo coś takiego było y ekranizację Andrzeja Wajdy jako interpretację dzieł polskiej literatury i żeby to omówić na wybranych dziełach no to ja miałem między innymi jedno z pierwszych dzieł Wajdy czyli Popiół i Diament to było dopiero ciężkie troszeczkę do porównania y właśnie Wesele miałem y oraz Pana Tadeusza Pana Tadeusza ze względu na taką czystą sympatię naprawdę Mega uwielbiałem te ekranizacje i stwierdziłem, że to musi być, mimo tego, że wiele osób, które tego tematu się podjęły, wzięły inne dzieła, na przykład Wajdy. Ich wybór, ale ja stwierdziłem, że pan Tadeusz mi się na tyle podoba, że. Dlatego wiem, że jest to naprawdę dobrze odwzorowane i polecam Wam to obejrzeć, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo nadprzyjemny w odbiorze film. Inaczej nie czuć wajba tego tej powiedzmy typowej polskości yy, ala takiej góralskiej czy coś takiego co jest chociażby nie wiem się Janosik nazywa. Nie pamiętam w każdym razie mm, jest to naprawdę bardzo przyjemny film ale wracamy. I może niekoniecznie na tym etapie. Być może gdyby młodych ludzi w trochę inny sposób i trochę innymi środkami zainteresować czytaniem. Nie ja miałem fajny pomysł zakładając że będziemy mieli listę lektur na powiedzmy okres 3-4 lat szkoły średniej. Powiedzmy, że mamy yy, okres, nie wiem, powiedzmy, że mamy to liceum, teraz mamy 4 lata, tak? I że w tym czasie mamy do zrealizowania powiedzmy, nie wiem, 40 lektur, jedna na miesiąc, dajmy na to, nie? Że tam tych yy, nauki. Albo dobra, weźmy 36, bo tam jeden miesiąc czasami wakacje są i tak dalej, i tak dalej. Więc weźmy sobie 36 lektur na cały okres szkoły średniej. Tak? I dajmy na to, że jest maksymalnie 30 osób w y, klasie, co jest tak naprawdę już i tak wysokim wynikiem. No to niech każdy wybiera sobie dowolną lekturę, a pozostałe y, będą tak naprawdę wybierane przez uczniów. Nie? Coś, co na przykład nie wiem nauczycielka by wybrała, że może to być uznane za ciekawe, ale nie pod tytułem, że jakiś urzędniczy miernota wybierze, tylko że na przykład nauczyciel ze swojej własnej szafki, nie? Że będzie po prostu jakiś, nie wiem, jakieś czytane, coś takiego i tak dalej, nie? Że będzie to tam po prostu omawiane w jakiś tam sposób. I będzie to oceniane bardziej pod kątem, dlaczego ktoś odbierał to w taki, a nie inny sposób, nie? Typu, że dlaczego jego interpretacja wygląda w ten sposób, żeby to jakoś wyjaśnił. Podejmowanie jakichkolwiek dyskusji na bazie właśnie tychże interpretacji, albo dostrzeżenie, czy, czy jest sens akurat w takiej czy innej interpretacji, nie. To by było ciekawe, bo by skłaniało do przemyśleń, większych albo mniejszych, ale by skłaniało do przemyśleń i przede wszystkim wciągałoby te dzieci i młodzież w jakieś dzieło, na które prawdopodobnie by w ogóle nie zwrócili uwagi. Byliby otwarci na różnorodność. I to jest cecha, którą tak naprawdę mm, którą tak naprawdę próbuje się wy, spo, ze społeczeństwa wyplenić. Dlaczego? Jeżeli ludzie są zamknięci na jakieś nowe bodźce, czyli właśnie tutaj tę różnorodność, o której wspomniałem, no to nie są skorzy po prostu do poszerzania swoich horyzontów. Dla przykładu, jeżeli mamy zagorzałego patriotę, to istnieje duże podejrzenie, że u niego to się przerodzi w ksenofobię. I na przykład... Albo jakiś skrajny nacjonalizm. I on nie będzie chciał na przykład wyjechać sobie do Finlandii, mimo że e, robiąc sobie trasę przez pół Finlandii są naprawdę co, takie piękne widoki, że pasażerowie to chyba po pół godzinie jazdy by sobie z karki skręcili, patrząc na te widoki. Nie, on chce być w Polsce, bo jest Polakiem, identyfikuje się jako Polak i tak dalej. To właśnie taki. Wiecie, taki głupi trochę przykład, ale pokazuje mniej więcej kwestii zamkniętej głowy. N Dlatego warto po prostu takie coś rozwijać. No ale niestety wiadomo, to jest celowe, żeby było tak, a nie inaczej. To większa część z nich w późniejszych tak życia regularnie sięgałaby po książki. Albo. Absolutny sztos. Dla mnie to jest absolutny sztos. Interpretacja wiersza. To, to nie jest tak, że. Ty będziesz... <laughs> Właśnie. Magiczny klucz. Nie? Była sytuacja, jak był ten okres przejściowy chyba 2013-2014, jak były te matury, wprowadzono te nowe. Albo nie, 14-15, kiedy zamiast wypracowania były rozprawki. Nie? To słuchajcie tego. Do matury wtedy podchodził autor jakiegoś tam dzieła literackiego. Nie wiem, czy to były wiersze, czy jakieś opowiadanie, nieważne. W każdym razie, on podszedł do tej matury. Podjął się interpretacji własnego tekstu. Wiecie, ile on dostał? On dostał 70% z interpretacji własnego tekstu. A wiecie dlaczego? Bo się to nie wpasowywało w klucz. Rozumiecie to? Urzędnik jakiś z Ministerstwa Edukacji lepiej wie, co autor miał na myśli, od samego autora. <laughs> to jest właśnie kuriozum. Chociaż nie, chociaż nie wiem, czy. On nie wspomni o jednej sytuacji, jeżeli tutaj już widzę namiastki wspomnienia, wspom o magicznym kluczu, także zobaczymy. Będziesz sobie interpretować tam tak, jak tobie się wydaje. No. Ty masz trafić w klucz do tylko świata? świata. i potem mamy takie sytuacje jak ta. <gary> Garem. Wiedziałem, kurde, że on to wspomni. Otrzymał zero punktów za interpretację utworu. Oblał maturę. Autor wiersza nie zgodził się z tą decyzją. Poezja powinna być wieluznaczna. O co tutaj chodzi? Dzieciak, maturzysta oblał egzamin tylko i wyłącznie dlatego, że podjął się interpretacji według własnego uznania. Czyli coś, co ja osobiście uznałbym za bardzo dobre posunięcie. I taki mały spoiler ze względu na to, że ja trochę poleciałem z fantazją, ledwo zdałem pisemną maturę z polskiego, jeśli chodzi o wypracowanie. Fajnie, nie? Ale wracając, no i wyszło po prostu na to, że chyba tam nagłośnił sprawę. Odezwał się autor tego wiersza i po prostu nie zgodził się z tym, że umoczyli go, bo stwierdził, że każdy powinien interpretować tekst tak, jak każdy, tak jak każdy to uznaje. Że jeden uzna chwycenie marchewki za dosłownie chwycenie marchewki, inny in dostrzeże jakąś e, nieprzyzwoitą symbolikę. A inny odbierze, odbierze to jako coś zupełnie innego. I powiem tak: ocenianie, interpretacja danego dzieła zawsze będzie subiektywna. Nie ma jakichś obiektywnych kryteriów, tak jak urzędasy próbują nam wcisnąć. I wiecie co? To jest w tym wszystkim najlepsze, że każdy interpretuje to, jak chce. Co jest obiektywne, to będzie obiektywne, ale jeżeli. Jest coś, co może zostawać, może pu, zostawiać ogromne pole do interpretacji. Nie każdy ze to odbiera jak chce. I to uważam, że jest piękne w tym. No ale dobra. Znowu się rozgaduje. W 8 minut filmu. W takiej sytuacji w szkole zabijającej. Właśnie kundę. 8 minut filmu, a ja już tutaj pół godziny biadola. I to jeszcze na przyspieszeniu. Tych no się multum. To wieczne wykorzystywanie testów, które uczą cię podświadomie, że zawsze jest tylko jedna właściwa odpowiedź, bo mm. ten no właśnie. O właśnie. No właśnie. I tutaj podam Wam taki bardzo prosty przykład. I podzielcie się nim w komentarzu przy okazji, jak ktoś to usłyszy. Gdybym yy, zapytał Was, jaki znacie sposób na zarobienie miliona dolarów w rok? Przy wkładzie powiedzmy tysiąc dolarów. Jak myślicie, podacie jedną opcję? Czy każdy wpadnie na jakiś inny pomysł pod tytułem? zacznie sprzedawać to, pójść do chipping, kryptowaluty, metale szlachetne, yy, akcje spółek wydobywczych? Każdy wybierze inną drogę. Rozwiązań jest naprawdę wiele, nawet, nawet jeżeli mamy ten na no, matematyce zadanie z układu równań, jest kilka, jest, są trzy metody. Każdy, kto tam mniej więcej jeszcze się orientuje. Metoda podstawiania przeciwnych współczynników i metoda graficzna. Zawsze powtarzam: wybierz tą metodę, która Tobie odpowiada. Wybierz tą, w której wiesz, że nie zawalisz. Proste. I naprawdę trafiło się kilka osób, które wolały ten układ równań rozwiązywać graficznie. I przyznam szczerze, że imponująco sobie świetnie z tym poradziły. Czy ja miałem o to problem? Tylko dlatego, że ja preferuję przeciwne współczynniki? No nie. Uważam że, uważam, że każda droga, która doprowadzi cię do celu, będzie dobra. A to, na ile jest ona ryzykowna, to niech każdy ocenia wedle własnego uznania. To też jest piękne, ale niestety, szkoła tego oducza. Jest jedno właściwe rozwiązanie. No cóż. człowiek, w każdej sytuacji, która się spotka, szukasz jednej prawidłowej odpowiedzi na wszystko, a takiej nie ma, bo życie tak nie wygląda. Testy, które sprawdzają wiedzę, a nie kompetencje. No, to kompetencje, umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania ważnych decyzji, to jest coś, hmm. co przyda ci się potem tym życiu. Tak. Dlatego się tak jest milionerów, którym do szkoły nie było po drodze, ludzi z tytułami, którzy pracują teraz za grosze. Mamy. Te... Prawda. Też ludzi, którzy potrafią rozwiązywać zajebiście długie równania, ale jak w sklepie kasier wyda im o 5 złotych za mało, to odchodzą i dzwonią do rodziców, bo nie umieli się odezwać. Zakuć, zdać, zapomnieć. Tak, na Z. Też to polecam. No i tak to wygląda. 11 lat nauki angielskiego, same czwórki, piątki. Ty wychodzisz ze sklepu z zakupami, a ktoś cię pyta po angielsku, przepraszam bardzo, aktualnie dojdę na pocztę. I podam wam taką ciekawostkę. Eee, ja pierwszy stopień swój studiów spędziłem w Finlandii. Na, I te studia były anglojęzyczne. I powiem szczerze, że na początku też miałem problem, żeby mm, się odezwać. I to nie ze względu na to, że języka nie umiałem, bo bardzo dobrze się sprawdzałem w szkole, to powiem szczerze, że ja potrzebowałem dosłownie roku mm, aktywnego rozmawiania z ludźmi z całego świata. Aby przede wszystkim powyłapywać coś między innymi z akcentów i tak dalej, i tak dalej, jak to wszystko wygląda. I powiem szczerze, że właśnie taka praktyka o wiele więcej mnie nauczyła. Yy, między innymi, jakieś tam zalążki ze szkoły, plus aktywne granie w języku angielskim w gry komputerowe, gadanie z ludźmi i tak dalej. Nauczyła mnie o wiele więcej. I mówię to. I mówię to seryjnie. Aniżeli właśnie takie ślęczenie nad książkami w szkole. Większość tych słówek tak naprawdę nigdy nie były mi potrzebne. Jeżeli brakuje mi jakiegoś słówka, to po prostu sięgnę do słownika albo fizycznego, albo translator w Google. I wszystko gra. I właśnie to jest też jedna, jedna też nauka, znaczy jedna też kwestia, która szkoła uczy i jest niestety błędna, czyli właśnie kwestia popełniania błędów. W szkole uczy się, że jest to coś złego. Gówno prawda. Życie polega na popełnianiu błędów i wyciąganiu z nich odpowiednich wniosków. Jeżeli w szkole popełnisz błąd, to nauczyciele bardzo często zachowują się, jakbyś, jakbyś tak naprawdę zawalił sobie życie i skończył zamiatając ulicę. Z powodu drobnego błędu, tak? Że na przykład przeważył o tym, że dostałeś jedynkę, a nie dwójkę. Poważnie. Problem jest taki, że jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, to jest, to jest taki przykład, że jeżeli mamy boksera, który nie trzyma gardy, i na której ze swoich walk, dostanie wpysk i to tak solidnie, że będzie znokautowany. To fakt, że nie trzymał gardy, on sobie to wyłapie. Zobaczy, że hej, nie trzymałem gardy, dlatego dostałem w i następnym razem będzie trzymał gardę, albo, będzie, albo po prostu przećwiczy trzymanie gardy tak, by skutecznie blokować ciosy. Popełnił błąd, wyciągnął wnioski i teraz jest w lepszej sytuacji. A jak to wygląda w szkole? Popełnisz błąd i pogarszasz tym swoją sytuację. To jest bez nadzieja. Prosto hmm. i on the left. Bo się przez lata uczyłeś, czy war przeszła od put? To jest put, czy putet, czy jest head 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 head. A powiem tak szczerze i z własnej autopsji. Że ludzie mają, powiem tak, za granicą, mimo tego, że ludzie naprawdę bardzo ładnie, płynnie gadają, to oni w większości mają kompletnie wywalone na prawidłową gramatykę. Ja nie rozumiem, po co Brytole wymyślili aż 12 czasów, skoro używają w zasadzie tylko trzech, maksymalnie czterech. I ja nie żartuję. Używają tylko tych przesz przeszły, teraźniejszy, prosty przeszły, czyli... Past Simple, Present Simple, Future Simple. Tylko tyle używają. Czasami. Czasami coś tan. Czasami coś jeszcze dodatkowego, ale tylko na tych trzech opiera się budowa zdań. I po co to było? hej! Hej, hej, hej! ktoś o coś pyta, to mi się grzeją styki człowieku. Bo się zastanawiasz, czy w sytuacji, kiedy ktoś pyta o herbatę, warto mu odpowiedzieć człowieku Present Simple, czy może Past Perfect Continuous? Żeby nie popełnić gafy. A finalnie chodzi tylko... No, powiem tak, brytole do tego przywiązują ogromną wagę. A przynajmniej z tego, co mówił mój ziomek. Jak, jak jechał do UK. Oni naprawdę przywiązują wagę do tych czasów. Nie wiem pokiegowała. kiego Poje, pojedzie, pojedzie się gdzieś na jakąś wymianę studencką, masz mieszankę światową i... Nagle Brytol się czuje oburzony, bo ich język jest brukany, przez to, że zamiast past perfect używasz past simple. To, to jest w ogóle śmiech na sali. No i o to, żeby się z nim Ale z drugiej strony przywiązanie do, przywiązanie do zasad poprawnej wymowy, inaczej, ich przywiązanie do poprawnej angielszczyzny jest moim zdaniem wyjątkowo imponujące. Bo wiele osób ma problem z prawidłowym wysławianiem się oraz pisaniem po polsku. Sam też łapię się na tym, że kaleczę język. Zdarza się. Co nie zmienia faktu, że jak ktoś mi zarzuci, czy to mm, źle złożone zdanie, czy to, że kaleczę język pod kątem fonetyki. Mm, no to stwierdzam sobie, że kurde, faktycznie coś jest na rzeczy, nie? Zresztą wiele osób mi radziło, żebym popracował troszkę nad dykcją. Nie wiem na ile wyszło to teraz, nie wiem na ile widać odmianę. Zresztą możecie sami ocenić. Dobra, znaczy, <laughs> teraz poważnie. Ja absolutnie nie mówię, że szkoła jest zła i że nie warto się uczyć. Bo... Nie, warto, warto. Tylko nie w takiej formie, jaka jest szkoła. Podejrzewam, że o to będzie chodziło dzikiemu. Uważam, że warto i to jak najwięcej. Ale pomimo, że w bardzo przerysowany i w humorystyczny oczywiście sposób no. przejaskrawiam pewne mechanizmy, chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że coś w tym wszystkim jest. Warto poczytać o tym na przykład, jak wygląda nauka w Finlandii. Notorycznie zajmującej wysokie... ...miejsca w ramach edukacji. No. Tam ogranicza się prace domowe, testy, jest luźna atmosfera. Uczniowie przychodzą do szkoły na przykład na dziewiątą albo dziesiątą rano, bo Finowie opierają się na badaniach naukowych, mówiących, że taki... Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o te 9.10, to jest związane z chronotypami dzieciaki, zwłaszcza nastolatkowie w okresie dojrzewania, mają opóźnione wydzielanie się melatoniny odpowiedzialne za uczucie senności, innymi słowy, one są chronotypu wieczornego. Mają problem, żeby same z siebie zasnąć przed godziną 23. I jeżeli zaczynają lekcje o 6-7 rano, no to one mentalnie są w takim stanie, jakby jeszcze były nawalone. Albo pod wpływem innych substancji odurzających, typu Drax. Nie? Wiecie, o co chodzi. Jest zdrowiej. Wszystko idzie z duchem czasu, a wskaźniki stresu uczniów są niesamowicie niskie. Tak, to jest prawda. Powiem szczerze... Yy... Jest dużo takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o fiński system edukacji, który swoją drogą próbuje też wpoić na korepetycjach. Ja nigdy nie... Powiem tak, ja nigdy nikomu nie zadałem żadnego zadania domowego, jeżeli chodzi o korepetycje. Zawsze staram się podchodzić z taką mega luźną atmosferą. Ja nawet źle się czuję, jak ktoś do mnie mówi, pan, serio? Ludzie, ja mam 28 lat i jak ja widzę, że osoba, która... Nie wiem, jest odrobinę starsza od mojego brata, mówi do mnie pan, to ja się naprawdę czuję mega nieswojo. To jest... to... Nie wiem jak to określić, serio. Da się wobec tego także u nas zrobić to wszystko. A tak propo propos odnośnie tego chronotypu yy, i przestawiania yy, rozpoczęcia lekcji o... na godzinę dziewiątą albo dziesiątą yy, próbowali w UK. I były naprawdę fenomenalne wyniki pod kątem właśnie zdawalności, spóźnień itd., itd. Tylko ta jedna zmiana. Zostawili program nauczania, zostawili nauczycieli, metody, podręczniki, wszystko. Jedyną zmianą było po prostu przeniesienie godzin rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Tyle, tylko tyle i aż tyle potrafi zrobić to, żeby dzieciaki najzwyczajniej w świecie się wyspały. Mało tego, ja nawet widzę to po osobach wśród moich uczniów, którzy przeszli na edukację domową. Naprawdę oni mają pod tym kątem takie luzy, pomimo tego, że już nawet dowiedziałem się, że niektóre egzaminy to jest totalna siekiera, to oni mają o wiele lepsze wyniki. Podam wam też inny przykład. Jedna jedna z moich uczennic nie zdała do następnej klasy właśnie z powodu matematyki tak? Przeszła na edukację domową, nagle szóstka. Ten sam materiał. A mało tego, że niektóre rzeczy, które są robione, nawet są nieco cięższe. Magia po prostu. Nie, to jest to, że ten system najzwyczajniej w świecie dusi to wszystko. Tak więc wiecie, o co chodzi. Po prostu lepiej. Ani dzięki mhm. szkole, ani dzięki telefonowi z internetem nie mhm. nauczysz się obsługiwać relacji międzyludzkich. Nie nauczysz się tego, jak dbać o innych czy o siebie. Nasz system nie uczy, jak osiągnąć sukces. Jak coś kupić i nie dać się oszukać. Jak zaplanować swoją przyszłość. W zasadzie rzadko uczy, jak efektywnie się uczyć. I nauczyciele, którzy też mają problem. I właśnie dlatego chciałem stworzyć kurs o efektywnym nauczaniu. Problem jest jednak taki, że dopóki systemowo to się, pewne rzeczy się nie zmienią, ten kurs da się psu na budę. Jedyny target, jaki by tutaj miał jakikolwiek sens, to byłby co najwyżej szkoły prywatne, nauczyciele w szkołach prywatnych, którzy mają po prostu ramy, że to i to ma być zrealizowane, ale jest takie bardziej luźne podejście, nie? Tak więc wiecie, no cóż. Bo ci z powołania, którzy z wielką energią wjeżdżają w pierwszych latach swojej pracy do szkolnych sal, zderzają się ze ścianą i do tego trudność w nauczaniu dzieci. I te osoby zazwyczaj pozostają na niskim szczeblu albo odchodzą i przechodzą po prostu do jakichś robót typu kasa w Biedronce i tak dalej, bo po pierwsze lepsze pieniądze, a po drugie nawet na durnej kasie są lepiej traktowani przez y, klientów niż y, będąc nauczycielem przez bandy urzędasów. Dlatego ja nie chciałem podejmować się bycia nauczycielem w szkole. Zresztą, ja nawet nie mam studiów pedagogicznych. Inaczej, nie edukowałem się w kwestii pedagogiki, dlatego, nawet by mnie nie przyjęli, bo potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Gdzie tak naprawdę, mając już doświadczenie w korepetycjach, to już pokazuję dosyć dobitnie, jakie ja mam kompetencje i jak one bardziej przeważają względem tego, co oni, co oni tak naprawdę odwalają. Także no XD trochę. Które zamiast rodziców przez ostatnie lata wychowywał tablet albo telefon komórkowy. Takie dziecko potrafi rozwalać absolutnie naukę w całej klasie, ale jak tylko drzwona nie popatrzysz, to człowieku, będą cię jego rodzice ciągali na przykład po sądach. Tylko, że to jest materiał na zupełnie inne nagranie. Ja sam absolutnie nie żałuję, że spędziłem tyle lat w podstawówce, w gimnazjum, w liceum czy na studiach, bo dalej uważam, że edukacja to jest bardzo dobra droga dla każdego młodego człowieka, i że to nie ulega żadnym wątpliwościom, ale mm, to wszystko jest na tyle dziurawe, że mamy ludzi po studiach, którzy mają braki w podstawowej wiedzy i ledwo umieją pisać i czytać. I takich, którzy skończyli tylko podstawówkę, a... Ej, to jest prawda. Eee, tak wracając troszkę, znowu w czasie. Jak byłem na Politechnice, na studiach, ten jeden rok później zrezygnowałem, wyjechałem do Finlandii. I ja, pierdziele, naprawdę, to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu. Ale dobra, wracając. Eee, jeden z wykładowców, Swoją drogą jeden z takich bardziej luźniejszych, jeżeli w działaniu e, opowiedział anegdotkę o jednego ze swoich studentów, który powiedział wprost, że e, bardzo często właśnie liczyli, że jedna druga plus jedna druga równa się jedna czwarta. I ten doktor, no bo miał tytuł doktora, tłumaczył to w taki sposób. Jeżeli idziecie pić z kolegą i bierzecie po połówce, to razem macie litra czy ćwiartkę. I to był, i to było jedno z takich ciekawszych pomimo tego, że matematyka na studiach to już jest po prostu takie rzeczy, że one już naprawdę nie są potrzebne. Serio, czy jeżeli trafi się ktoś, kto już ma wysoki szczebel w swojej karierze, czy kiedykolwiek na podczas zdobywania kompetencji w pracy, yy, czy kiedykolwiek Liczyliście pochodne, całki, ekstremum funkcji, równania różniczkowe, liczby zespolone? Czy kiedykolwiek podejmowaliście się tej tematyki w pracy? Jeśli tak, to podajcie mi, proszę, przy okazji swoją profesję, dobrze? Będzie mi naprawdę miło. Zresztą zachęcam do dyskusji, żeby porozmawiać trochę o tym systemie edukacji, bo być może ktoś też padnie na bardzo ciekawy pomysł żeby też usprawnić, bo chcę zebrać po prostu te wszystkie pomysły do kupy, bo być może coś zaczerpnie się z fińskiego systemu. Być może ktoś na bazie własnych obserwacji znajdzie jakiś ciekawy pomysł. Zbierzmy to i stwórzmy po prostu innowacyjny system. Zachęcam. A są autorytetami hmm. z ogromem wiedzy w swoich głowach. Hmm. Można by było zatem skonstruować to wszystko zupełnie inaczej i o wiele lepiej. Gdybyś zapytał mnie o wiązanie donorowo-akceptorowe albo dał do rozwiązania obliczanie wartości funkcji, to prawdopodobnie bym się na tym pięknie wyłożył. Ale za to. Wartość to jeszcze nie, ale ekstremum funkcji to już by mało kto kojarzył. Umiem rozpisywać dobre, działające diety i plany treningowe, więc finalnie to ty masz największy wpływ na siebie, ale też na to, co reprezentuje sobą Twoje dziecko. Jeżeli jeszcze się uczysz, to staraj się słuchać siebie. Nie wszyscy ludzie na świecie muszą skończyć studia. Słuchajcie go. Ale warto. O ile w Twoim przypadku te studia faktycznie mają głębszy sens, a nie są tylko. Właśnie, temat studiów. Wiecie, kiedy studia są dobre? Po pierwsze, kiedy masz pewność, w jakim kierunku chcesz iść i te studia mogą Ci pomóc zdobyciu wykształcenia, które ułatwi Ci start w danej profesji. Przykładowo, jeżeli chcecie zostać architektem, i no to, będąc jeszcze w szkole podstawowej, podjęliście, podjęliście się nauki w technikum na profilu architektonicznym, nie? I chcecie dalej iść w architekturę, i podjęliście się odpowiednich studiów, to wtedy spoko. A tym bardziej, jeżeli będziecie próbowali zdobywać jakieś kontakty, budować właśnie tę sieć kontaktów, znaleźć okazję do jeszcze dodatkowego zdobywania kompetencji, to powiem Wam tyle, moi drodzy, że Wy z tych studiów wyniesiecie bardzo dużo. Bo prawda jest taka, że jedyne co Wam się ze studiów może przydać, co najwyżej, to jest papierek. To, co będzie Wam naprawdę potrzebne pod kątem takich czystych kompetencji, czystej wiedzy, i tak to będziecie w stanie tak naprawdę nauczyć się we własnym zakresie. Naprawdę. Dla przykładu, jeżeli chodzi o prowadzenie dyskusji, to nigdzie nie widziałem w języku polskim, żeby były jakiekolwiek zajęcia związane z erystyką, odnośnie chwytów erystycznych, i tak dalej, i tak dalej. A uważam, że. Warto znać coś takiego, żeby wiedzieć, jakie cwane sztuczki chociażby politycy stosują na Bogu Ducha i w innych obywatelach. Nie? Tego nie ma. A jest to dosyć e, przydatne. I mało tego, że jest to też przydatne podczas, uwaga, rozmów rekrutacyjnych. Bo wystarczy sięgnąć po odpowiednie sztuczki i można kogoś skłonić do swoich racji warto polecam. Erystyka Schopenhauera. Dobra książka, naprawdę, poczytajcie sobie, dowiecie się nieco więcej, jakie sztuczki rekruterzy stosują. Bo wbrew pozorom, dużo jest mechanizmów, które są tam opisane, a właśnie rekruterzy stosują. I nie tylko zresztą. Także powiem tak: studia są dla tych, którzy, którym naprawdę przyda się i którzy naprawdę wiedzą, co chcą w życiu robić. Ale największą wartością to nie będzie ta wiedza. To będzie przede wszystkim sieć kontaktów. Bo żeby mieć dobry start, trzeba mieć dobre kontakty. A na studiach najłatwiej jest je zdobyć. Jeżeli zawalisz takie rzeczy, to tak naprawdę spędziłeś kilka lat na darmo. I mogę coś na ten temat powiedzieć z własnego doświadczenia. I wyłącznie spełnieniem ambicji Twoich rodziców. Która finalnie w twoim życiu niczego przyszłościowo nie zmieni. No dokładnie. Nie musisz mieć żadnego. Właśnie, rodzice yy, bardzo często dąży się też do tego, żebyśmy byli tak naprawdę przedłużeniem ambicji rodziców. Bardzo dobrze to pokazał chociażby na YouTubie Marcin Mazur. On był jakimś tam niespełnionym filmowcem, fotografem i tak dalej. Co on robi? Zmusza swoje bachory do nagrywania filmów. Gdzie jeden sławetny z. Wciskaniem sześciolatkowi prawie 2 litrów energetyka. Tak? 2 litry, 4 puszki energetyka. No dobra, tam było testowanie, czyli yy, dwójka dzieciaków to wypija po jednej puszce, ale mówimy tu o sześciolatku. Tak? Dla nastolatka to jest już ogromna porcja. Takie coś jest zalecane doros dorosłej osobie i to dosyć sporadycznie. A to wydoił już sześciolatek. I widać po nim, że już po prostu zaczęło mu tam odwalać od nadmiaru energii, tak? I do czegoś takiego właśnie dopuścił Marcin Mazur. Właśnie takie przedłużenie własnych ambicji. Taki wiecie, taki przykład, że mm, jest y, sobie rodzic niespełniony tancerz, tak? Niespełniony tancerz. Albo nie, czekajcie... Yy. Był odcinek w kreskówka Looney Tunes Show. Nie wiem czy ktoś kojarzy. Taka odświeżona wersja z kaczorem Dafim, królikiem Baxem i tak dalej. No i była sytuacja, że był ten taki włochaty potwór. Ja nie pamiętam jak on się nazywał. Ale yy, mama, która jest wiedźmą, poprosiła, żeby przygotować go na konkurs talentów. A on chciał sobie śpiewać. Nadzorca, kaczor Donald stwierdził, że nie, że najlepiej będzie po prostu zatańczyć. Koniec końców ten stwór zaśpiewał, zaśpiewał ładnie, a po napisach była właśnie scena, w której pokazywał e, nagranie z, z jego konkursu talentu, jak on po prostu jazgotał i dlatego nie chciał, żeby ktokolwiek, kto jest pod jego pieczą, mm, śpiewał. Czyli właśnie przedłużenie e, swoich niespełnionych ambicji albo przerzucenie ich na kogoś bardziej, nie? Nie wiem, czy to obejrzy jakiś rodzic, szczerze wątpię, ale nie róbcie tej krzywdy własnym dzieciom. Naprawdę. Jeżeli jesteście przyszłymi rodzicami, nie róbcie tej krzywdy swoim przyszłym dzieciom. Żeby były szczęśliwe, niech spełniają się samodzielnie. Wspierajcie ich w tym, co chcą w życiu robić. Naprawdę to zaprocentuje. Dobra. 12, dobra, 13 minut filmu omawiane w prawie godzinę. No ja pierdaczę. Dobra. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i miłego.